Witamy w kolonii. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 1 edycja rozszerzona. Tak wyglądają statystyki naszej postaci. My znajdujemy się przed starym obozem, bo postanowiłem jeszcze trochę naszą postać wzmocnić, no i pobić tutaj strażników, którzy pilnują bram wejściowych. Więc ja tutaj trochę wypiję miksturek, no i lecimy, zobaczymy, na co ich tutaj stać. Mam nadzieję, że nie będzie trudno, bo pobiłem wcześniej już większość strażników. To jeden z tych zdradzieckich magów ognia! O czym ty to diabła mówisz, brat? Zadajesz się z tymi bandziorami z nowego obozu, a może nie? Zaczekaj. Myślałeś, że się nie domyślimy, co? Co? Hej, postradałeś zmysły? Ja? Ależ skąd? Za to ty za chwilę stracisz głowę, kolego! Gin, zdrajco! To jest. To jest i jeszcze jeden. Ty, strażniku, już leżysz i kwiczysz. Tutaj strażników wszystkich pookradamy. Brandik, masz coś ciekawego? No coś tam masz. Strażnik bramy, masz. Macie miecze niewykończone. No tutaj wam jakby mało zostało. Jeszcze pożałujesz. Jeszcze pożałujesz. To jest. Jeszcze wy. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ale mocno, biją sami pięściami mocno. To jest. No i ja chcę jeszcze upewnić się, że wszyscy tutaj mi obroń oddaliście. Tak, ty też. Brandik też. Strażnik też, dobra. Jeszcze pożałujesz. To uciekamy. Jeszcze pożałujesz. Jeszcze pogadajmy z Miltenem, czy tutaj jest wszystko między nami ok? No i pobiegniemy tam do Diego. Milten? A, no, Milten szybko załatwił sprawę. Witaj, zginął do zobaczenia. Jak to moje nazwisko? Stary, to ty to zrobiłeś. Witaj. A, dobra, nie mamy do zobaczenia. Nie mamy opcji dialogowej z Miltenem, no to biegniemy do Diego i tam też się spotkamy. No i moi drodzy, dotarliśmy tutaj w okolice Diego. Ja sobie grę zapiszę, no i oczywiście wypijemy jakieś eliksiry, no bo przecież trochę nam tutaj HP zabrali. No i jeszcze postaramy się z tymi strażnikami przy bramie też załatwić sprawę. No i potem wrócimy do nowego obozu, przyśpimy się do rana i pogadamy z Lee, pogadamy z Saturasem. Natomiast zobaczymy, kto tutaj do nas zagaduje. Widzę, że przeoczyliśmy jednego z magów ognia. Zaraz. O czym ty mówisz, Bloodwyn? Spiknąłeś się z nowym obozem, tak? Nie, czekaj, ja dalej... Co, myślałeś, że damy się tak łatwo wykiwać, he? Przestań gadać od rzeczy. Zdrajcy tacy jak ty zasługują tylko na śmierć. Gij! To chodź. No i jeszcze ten strażnik. Proszę, wszystko zabrane. Teraz można ich spokojnie tutaj pokonać. Ten nie ma nic, strażnik bramy ma trochę rzeczy, miecz sędziego, niewykończony miecz, Sanias ma trochę też, jeszcze ten strażnik bramy ma dużo bryłek, no i chyba tyle, tutaj reszty nie ma. Koniec, to by było na tyle, jeśli chodzi o pobicie tych ludzi. Jeszcze tutaj jest Pedro, którego można w sumie sprać, więc czemu nie, podejdźmy do niego i go pobijmy. No i co dalej, spotkamy się po prostu w nowym obozie, tak mi się wydaje. Tak, Paczo ma tutaj sporo różnych rzeczy, no i ta lekka kusza by była przydatna, dziękuję, no już teraz nie będziesz mnie atakował. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużając, spotkamy się rano, skoro świt, no i moi drodzy, jesteśmy już w nowym obozie, jest rano, przespałem się, mam dlatego full HP, biegniemy od razu do Lee, bo mamy z nim do pogadania. Dobrze, że jesteś, potrzeba nam kogoś do pomocy, w czym problem? Ostatnio z wieściami przybył posłaniec z obozu bandytów. Ponoć Gomez wysłał grupę ludzi do opuszczonej kopalni. Quentin chce udaremnić jego plan wznowienia wydobycia. Jest jeden haczyk. Kopalnia nie została opuszczona bez powodu. Roi się w niej od przeróżnego plugastwa. Możliwe, że jak pozbędziesz się strażników, to będzie was czekała walka z nieumarłymi albo innym ścierwem. Postaram się przeżyć, jednak w pojedynkę nie będzie łatwo. Wysłałem już najemników, którzy ci pomogą. Powinieneś ich spotkać przy wejściu do kopalni. Idź już, nie ma czasu do stracenia.
Okej, okay, czyli rozmowę z Lee mamy załatwioną. Teraz czym prędzej pędzimy do Saturasa, żeby jeszcze sobie z nim tutaj zamienić dwa słowa. O, Nefarius jeszcze się wtrącił. Są jakieś wieści od naszych przyjaciół? No są, dlatego obozu. Biegnę tutaj do Gomez Saturasa. Kazał no. wymordować wszystkich magów ognia. Nie, durny barbarzyńca. Uprzedzałem Koristo, Gomezowi od początku nie można było ufać. Musisz donieść o tym Saturasowi. Dobrze, no to chciałem zrobić, tylko mnie powstrzymałeś. No i jesteśmy przy Saturasie. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. No co ty nie powiesz? Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. No, po kolei idźmy. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych sześciu magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. No i tak, więc po kolei. Wygnano mnie ze starego obozu za to, że wam pomogłem. Nie należysz już do starego obozu? Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że należy teraz do kręgu magów wody? Jeszcze nie. Najpierw musisz złożyć śluby wody. Ale składałem już przysięgę ognia. Przecież nie musisz jednocześnie łamać złożonej przysięgi. Nie rozumiem. Ty ją tylko rozszerzysz. Od tej pory będziesz magiem w służbie obydwu żywiołów. Posiądziesz siłę ognia oraz mądrość wody jednocześnie. Jestem gotów. Jestem gotów do złożenia ślubu. Powtarzaj za mną słowa przysięgi. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętej wody. Przysięgam na potęgę świętej wody. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Noś tę szatę jako symbol twojego przymierza ze świętą wodą i wszechmocnym Adanosem. Po kostur zgłoś się do Nefariusa. Dobrze, Saturasie, pięknie, dziękuję. Teraz jestem magiem wody, fajnie, dziękuję. Kiedy wysłałeś mnie do magów ognia właśnie? Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, trzynasty mag. Trzynasty mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten trzynasty mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. No i dobrze, dlaczego opuścił wasz obóz? Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. A, dobra, jak ma na imię, to jak już wiemy. Jak ma na imię ten trzynasty mag? Nazywał się Xardas.
Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc... Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Coś wymyślę. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety, nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. Oprócz tego możesz porozmawiać z Lee na ten temat. Swego czasu wysłał na moje polecenie najemników, aby skontaktować się z Xardasem. Może on powie ci coś więcej. No i świetnie. Szata arcymaga? Chciałbym nosić szatę arcymaga wody. Nie jesteś jeszcze... Nie jestem jeszcze godzien, a czegoś możesz mnie nauczyć? Czegoś nauczyć? Przed tobą jeszcze wiele nauki. Rozpoczniemy zajęcia, gdy będziesz gotów. Cały czas jestem gotów. Trzeci krąg magii. Możesz mnie wprowadzić w arkana trzeciego kręgu? Trzeci krąg to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego maga. Przystępując do niego, przestajesz być uczniem. Zaszedłeś już bardzo daleko na ścieżce magii. Potrafisz posługiwać się runami. Ta wiedza posłuży za fundament twojej dalszej nauki. Używaj magii runicznej świadomie i z rozwagą. To, czy z niej skorzystasz, czy nie, powinno zależeć wyłącznie od ciebie. Wybór, którego dokonasz, musi być ostateczny. W magii nie ma miejsca na wahanie. Wyobraź sobie wyraźnie ścieżkę, którą chcesz kroczyć i ponieś wszelkie konsekwencje swojego wyboru. No i pięknie. A czwarty? Jestem gotowy. Nie mogę cię nic... Brak mi doświadczenia. Szatarcy maga? Nie jesteś... Nie jestem gotowy. No to Satura, z tobą skończyłem gadkę. Teraz kto mamy? Teraz mamy Gorna na tapecie. Witaj! A no, witaj, Gornie. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Przekaż jednak Diego, że nie mogę stawić się na spotkanie, dopóki nie zostanie rozwiązany problem wolnej kopalni. Nie ma sprawy. No jeszcze, co zamierzasz co robić zamierzasz dalej? Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Dobra, Gornie. Czyli wszystko mamy tutaj ogarnięte. Do Nefariusa o ten kostur, no i go sobie pokonsekrujemy. Natomiast z tymi kosturami jest jeden problem. One są dwuręczne i to jest naprawdę, naprawdę problem. Satura skazał mi od ciebie odebrać kostur. A więc należysz już do kręgu wody. To wspaniale. Oto twój pierwszy kostur. Za drobną opłatę pomogę ci w jego konsekracji. Lepszy kostur będę mógł ci sprzedać dopiero, gdy przystąpisz do trzeciego kręgu. Problem jest taki, że ja się nauczyłem broni jednoręcznej. Mag potrzebuje broni dwuręcznej, żeby władać kosturami, więc jeśli bym zmienił teraz topór Laresa na najlepszy kostur, jaki tam mam dostępny, no to mi niewiele to da, bo obrażenia nie będą skalowane, tak? Mam 0% posługiwania się bronią dwuręczną, na 0 na 10, no to lipa, nie? A jednoręczną mam rozwiniętą, więc zostaniemy jednak przy mieczach. No wiem, że to nie pasuje, ale ja nie wiedziałem, jak zaczynałem tą modyfikację, że tak tutaj jest. No, utrzymy się na błędach, tak? Następnym razem, jeśli byśmy grali, to już by było łatwiej. Potrzebuję lepszego kostura. Arcymag Satura sprowadził mnie w trzeci krąg magii. Zasłużyłeś, aby nosić ten kostur. Jeśli chcesz, możemy go później ulepszyć i konsekrować. Pamiętaj, że większa moc to także większe wymagania wobec ciebie. Musisz się ciągle doskonalić. No, oczywiście, konsekrujmy kostur. Pamiętaj, że tak, no to wzmacniamy kostur maga wody. Pięknie. I jeszcze raz.
1500 bryłek straty, wow. I podstawowy konstrukt też konsekrujmy, żeby był naprawdę full wypas wstecz. Czyli wszystko już pokonsekrowane maksymalnie, jak możemy. Xardas Nekromanta, spotkanie, wsparcie dla Quentina, spoko. Okej, okay, powinien porozmawiać z Lee. No na pewno porozmawiamy z Lee. Tak wyglądają statystyki mojej postaci, a ten kostur, jaki on w ogóle ma... w ogóle jakie ma obrażenia, bo tutaj 65 ma na pewno ten, który noszę w tej chwili, a kostury, gruchotacz... wspaniały pałasz, ty, o mam. Kostur Guru ma 50 obrażeń, Guru jest mocny. A ten kostur Maga Wody, gdzie to jest, pałasz? Maga Ognia ma 40. Maga Wody, o 60, konsekrowany kostur Maga Wody, 60 obrażeń, spoko. Konsekrowany kostur Maga Ognia też ma 60 obrażeń, spoko, naprawdę fajnie to wygląda, natomiast problem jest taki, że faktycznie... Cieszę się, że do nas do... O, dzięki. O, tyle on się cieszy. Jeśli jesteś ranny, mogę ci pomóc. A, nie jestem. Dobra, biblioteka jest zwiedzona, tam były te księgi, które zaraz przeczytamy i przeczytam wam na głos, bo tam jest faktycznie coś o golemach. No i teraz skoczymy do Lee, bo Lee może mieć jakąś wiedzę na temat tych właśnie golemów. Lee? Witaj. Witaj. Tak, co myślisz o tej całej sprawie z kopalnią? Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Tym razem posunęli się za daleko. Jeszcze tego pożałują. No i pięknie. Satura zlecił mi odszukanie Xardasa. Co wiesz na jego temat? Jakiś czas temu wysłałem oddział najemników na polecenie Saturasa, by odszukali tego nekromantę. Niestety nigdy nie wrócili. Postanowiłem więc wysłać Torlofa wraz z małym oddziałem, żeby sprawdzić, co ich spotkało. Kilka dni później, gdy Torlof wrócił, opowiedział mi o trzech golemach. Widział je tylko z daleka, choć nie trudno się domyślić, jaki los spotkał moich ludzi. Dostępu do wieży bronił kamienny golem, ognisty oraz lodowy. Nie radzę ci się tam wybierać, zrobią z ciebie sieczkę. Skoro zdobyłem kamienie ogniskujące, zabijając po drodze trolle, harpy i inne plugastwo, to z tymi magicznymi posągami poradzę sobie bez problemu. Mam nadzieję, dam ci jeszcze jedną radę. Uważaj na Xardasa. Jest niezwykle przebiegły i potężny. Pamiętam, jak spotkałem go na dworze Robara, gdy został wyznaczony do przewodzenia magami, którzy mieli stworzyć barierę. Wydało się być niezwykle wierny Inosowi. Później okazało się, że bardziej ciągnie go do magii demonów. Nigdy bym tego się nie domyślił. Dzięki za radę. No i pięknie, czyli Lee już tutaj mamy obcykane, zostałem magiem. W ogóle jeszcze musimy sprawdzić, jaka szata wygląda. Czy jest faktycznie lepsza od tej szaty Maga Ognia? No skoro automatycznie mi zmieniło, to powinna być delikatnie lepsza. Wyjdziemy z tej jaskini, żeby było trochę lepsze światło. Zobaczmy tutaj pancerz, szata Maga Wody. O, na pewno jest lepsza. Wody i szata Ognia, zdobiona. To jest zwykła. No, są lepsze. Natomiast co mamy tutaj o tych golemach? Arcanum Golum to się powinno nazywać. Tu jest bardzo dużo innych ksiąg, bardzo dużo, więc też zrobimy sobie jakiś odcinek z czytania tego, tylko no nie chcę tego odcinka robić, bo no będzie dużo czytania i tak przyciągam to w czasie, nie? W końcu zrobimy, natomiast nie za szybko. Arcanum Golum jest proszę bardzo. Magia golemów, tylko ktoś, kto choć raz stawił czoła ucielesieniu żywiołów, jakim jest golem, zrozumie lęki i respekt, jakie te istoty budzą wśród najmężniejszych nawet podróżników. Kamienny golem. Te kamienne kolosy są niemalże niezniszczalne. Żaden miecz, topór czy łuk nie jest w stanie wyrządzić im poważniejszej krzywdy. Jedyne doniesienia o zwycięskiej walce stoczonej z golemem pochodzą z zapisków bezimiennego najemnika. Opisał on, jakimi potężnymi ciosami wojennego młota udało mu się rozbić potężnego nieprzyjaciela w drobny pył. Kolejna, Arcanum Golum tom 2. Lodowy golem. Lodowe golemy przypominają trochę swoich kamiennych krewniaków i są równie niebezpieczne. Zwyczajna broń ześlizguje się po ich lodowej powierzchni, nie wyrządzając im najmniejszych szkód. Podróżnik, który stanie oko w oko z takową bestią, bestią musi baczyć na lodowaty dech stwora, jeśli nie chce zostać zamienionym w stopel lodu. Powszechnie znany jest dokument, w którym jeden z magów ognia opisuje swoją potyczkę z lodowym golemem. Co ciekawe, zdaniem maga walka nie nastręczała mu zbytnich trudności. Ognisty golem. Według dawnych doniesień golemy ognia obdarzone są parzącym dotykiem o niszczycielskiej sile. Kilka lat temu grupa myśliwych stawiła czoła jednemu z owych potworów i choć wynik starcia pozostaje nieznany, mówi się, że ogniste golemy podatne są na zaklęcia błyskawic i zimna. Pięknie, czyli musimy się udać tam, żeby zniszczyć golemy. Ja bym jeszcze chciał ogarnąć spotkanie, bo brakuje nam pogadania z Lesterem. Lester jest w górskiej fortecji, tam też pójdziemy. Zaginiony wart, tutaj na razie nic z tym nie zrobimy. Xardas Nekromanta. Dobrze, ja się przebiegnę górą, bo jeszcze chciałbym na terytorium orków spotkać się z magiem i tam z nim pogadać, więc polecimy teraz, wychodząc z obozu, w prawą stronę na ten
półki skalne. Tamtędy przebiegniemy właśnie terytorium orków, pogadamy z magiem. Ja jeszcze szybko pobiegnę do Lestera, no i na tym skończymy odcinek, który mam nadzieję nie będzie zbyt długi, więc do zobaczenia za chwilę. No i moi drodzy, już jesteśmy na terytorium orków, dobiegamy tutaj do tej kryjówki maga. No ona jest dosyć mocno ukryta, normalnie jakbym nie zwiedzał, to bym tutaj nie wpadł, ale zwiedzam i proszę, Uturiel, jak mam ci pomóc? Musisz przeszukać pobliskie jaskinie w poszukiwaniu odłamanych fragmentów kryształu. Przynieś mi przynajmniej 3 kawałki. Wybiorę wśród nich najlepsze i wtedy spróbujemy przedrzeć się przez barierę. No dobrze, poszukam ich. Powodzenia i uważaj na siebie, w tej okolicy czai się pełno niebezpiecznych potworów. Większość z nich już zabiłem. Mam kryształy. Doskonale, możemy przejść do następnego etapu. Na czym on miałby polegać? Potrzebuję kostura, w którym mógłbym osadzić kamień. Nie zbliżaj się do bariery trzymając kryształ w rękach. To mogłoby się źle skończyć. W porządku, zapytam magów, czy mogą mi jakoś sprzedać. To nie jest takie proste, potrzebujemy kostura bez osadzonego wewnątrz kamienia lub runy. Zarówno magowie w starym, jak i w nowym obozie posiadają kostury z już osadzonymi artefaktami. Artefaktu nie da się usunąć? A nie możemy po prostu usunąć artefakt z pierwszego lepszego kostura? Jest możliwe, jednak zajmie to trochę czasu i może doprowadzić do uszkodzenia broni. Poza tym w moim mieszkaniu nie mam odpowiednich narzędzi. Trzeba przygotować nowy kostur. Niekoniecznie, mam pewnego znajomego w Bractwie Śniącego, nazywa się Tondral. Utrzymywałem z nim znajomość zanim powstał obóz na bagnie. Owego czasu nosił przy sobie pusty kostur, opowiadał mi jego historię. Nie będę cię nią teraz zanudzał. Myślisz, że mógłby oddać nam ten kostur? Sęk w tym, że tego właśnie nie jestem pewien. To dla niego bardzo ważna pamiątka. Mimo to myślę, że warto spróbować. Udaj się na bagno, odszukaj tego człowieka i przekonaj go, aby oddał ci kostur. Powołaj się na znajomość ze mną. Ja w tym czasie zajmę się naszymi błyskotkami. Powodzenia. Okej, czyli na bagno jakiegoś Tondala znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. No ale wcześniej jeszcze na pewno skoczymy i spotkamy się z Lesterem. No i do zobaczenia w takim razie w górskiej fortecy, bo tam właśnie Lester przebywa. No i moi drodzy, dotarliśmy do górskiej fortecy. Lester, z tego co pamiętam, powinien tutaj być w bibliotece i sobie czytać spokojnie. No i dokładnie jest, przynajmniej udało mu się zejść z tego stołu. Lester? No skończ czytać. O, dosięgnąć tego kamienia. Okej, to już ta kwestia była wykorzystana, nie wiem czy on dalej ją ma. Jak się masz? Hej, co tu robisz? Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. I co z tego? Wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Niełatwo będzie to teraz odkręcić. No nawet wcale się nie da, nie żyją, nie? Przed starym obozem. Chcę się z tobą spotkać. Nie zmartwychwstaną. Najwyższy czas! I co teraz? Zostanę tutaj, żeby przejrzeć stare księgi. Nie rozumiem. Mistrz Iberion zwykł mawiać: uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Dobrze, dobrze. Zrozumiałem aluzję. Uważaj na siebie. Dziękuję. Muszę już ruszać w dalszą drogę. Niech śniący macie w swojej opiece. Oj, Lester, wydaje mi się, że za dużo palisz. No i trochę na mózg ci siadło. Chyba wiecie, o co chodzi. Dobrze, moi drodzy. My pogadaliśmy z Lesterem, więc teraz biegniemy do obozu na bagnie. No i też tam się spotkamy, bo mamy tam kilka rzeczy do zrobienia. No i moi drodzy, docieramy do obozu na bagnie. Gornatan. Okej, co słychać w obozie? Co słychać? Wszystko w porządku. Mogę wejść. Dobrze, gdzie tego Tondrala mam znaleźć? Nie mam pojęcia, jeśli mam być szczery. Gorhanis? Spuściłeś mi niezłe baty, stary. Ale ty jesteś ze starego obozu. Ale już się skończyła. Uciekłeś ze starego obozu? W ostatniej chwili. Co to była za ucieczka? W nocy usłyszałem hałasy. Pomyślałem, że śniący chce mi się objawić. Jednak okazało się, że to strażnicy podrzynali gardło temu barbarzyńcy Kharimowi. Czym prędzej zebrałem swoje rzeczy, uciekłem zanim weszli do mojej chaty. Stary obóz to bardzo niebezpieczne miejsce dla obcych. Lepiej tam nie idź. Czego możesz mnie nauczyć? Przede wszystkim pomogę ci wytrzymać większy ciężar. Nauczę cię walki z bólem. Okej, 5 punktów nauki, no tego na razie się nie będę uczył. Może w przyszłości. Kto wie, tutaj widzę, że Balna Mip raczej nie będzie skory ze mną do rozmowy. Nie będzie. No przejdziemy się cały obóz razem. Zobaczymy, czy znajdziemy tego Tondala. Nie mam pojęcia, gdzie on może być. Tu jest strażnik świątynny. Mam nadzieję, że nie, bo tam jest Balnetbek i reszta jakichś ludzi. On raczej nie jest mi potrzebny. Tutaj, no muszą gdzieś być. Harek. O, podejdź tu. No tu, wojowniku. Czym zasłużyłem na taki zaszczyt? Ostatnio w naszym bractwie mają miejsce niepokojące zdarzenia. To chyba wiadomo nie od dziś.
Daj mi dokończyć. Chodzi o plagę ciężkiej choroby, która dotyka mieszkańców naszego obozu. Długo nie mogliśmy odnaleźć przyczyny tego zjawiska, lecz teraz znaleźliśmy pewną poszlakę. Jaką? Jeden z nowicjuszy zaobserwował chmury dziwnych oparów napływające z gór. To na pewno z ich przyczyny wszyscy chorują. Fakt, cholernie tu śmierdzi, bardziej niż zazwyczaj. I to chyba nie przez nawyki dotyczące higieny. Dosyć żartów. Co planujesz? Wysłałem Gorna Rana na zwiad. Miał rozejrzeć się po okolicy, biorąc jednak pod uwagę twoje zdolności. Chcesz, bym mu pomógł? Racja, i pamiętaj, że nagroda cię nie ominie, jeśli oczywiście znajdziesz źródło ostatnich epidemii. Zajrzę do Gorna Rana, być może potrzebuje mojej pomocy. Pamiętaj o wadze tej misji. Wyszczerbiony topór. O, tylko ciekawe, czy jak gościa pobiłem, no teraz, wiecie, nie będzie miał problemów. No ale dobra, no przynajmniej tutaj coś się okazało, że coś jest do zrobienia, no to fajnie, że tutaj zaszedłem i fajnie, że zaszedłem z wami, no przy okazji mam z głowy nowicjusze są sami, okej. Kto tutaj jest? A, tutaj faktycznie wybył gość, ale ja go nie wiem, czego pobiłem, wszystko mu zabrałem, czy nie? Stech? Słuchaj, Stech, pokaż mi swoje towary. Nie, aha, nic nie masz, no to przykro mi. A ty, kto ty jesteś? Strażnik świątynny, zwykły strażnik świątynny, no to mi niewiele pomożesz. Gdzie ja tego gościa mam znaleźć? Jak on się nazywa w ogóle? Tondral. No, mało mi to mówi. Jakby nie pamiętam go tutaj, on jest nowy, dodany, świeży. Balkadar, Kendrom, Balkadar? Handel? Chciałbym. Masz coś ciekawego? Bryłkę rudy, krwiopijcy, napój szybkości, wywary potęgi. Uzdrawiające, ale nie masz stałych bonusów, ale pierścień niezwyciężoności masz. W ogóle to mniejszy, pomniejszy pierścień. Muszę zmienić te swoje pierścienie, bo na razie jakieś tam mam, ale chyba na te niezwyciężoności. Nadal szukasz kłopotów? Zmienić. Kendrom, czym się zajmujesz? To już sobie chyba gadaliśmy. Gdzie ten koleś może być? Jeszcze się po innych balach przejdę, no może faktycznie jakieś zadanka będą mieli dla mnie. No przejdę się ten odcinek i tak potrwa 30 minut mniej więcej. Nie wiem, czy jak znajdę gościa, no to fajnie będzie. Tondral! Ciągle szukasz kłopotu? Jesteś balem! Ja! Przysyła mnie mag Utriel. Czego ode mnie chcecie? Masz pewną rzecz, która ma teraz dla nas olbrzymie znaczenie. Chodzi o pewien kostu, który był w twojej rodzinie od pokoleń. Utriel twierdzi, że w broni nie ma osadzonego żadnego artefaktu. Tak, to prawda. Kostur jest przez to niemalże bezużyteczny, więc nacóż wam on, tylko mów szczerze. Chcemy sforsować barierę. Sforsować magiczną barierę? Chłopcze, jesteś świadom tego, co mówisz? Może wypaliłeś zbyt dużo ziela? Nie, mówię poważnie. Utriel ma plan, jak wykorzystać pewne kryształy do zrobienia wyrwy w barierze. Jednak potrzebuje czegoś, co mógłby osadzić te wyjątkowe kamienie. Ten plan jest naprawdę szalony, jednak ma pewnie szansę na powodzenie. Znam Utriela, to rozsądny człowiek, który nie dał sobą manipulować i opuścił stary obóz. Zaufam wam, jednak zanim oddam ci kostur, zrobisz coś na rzecz obozu. Czego tym razem potrzebujecie? Kilku nowicjuszy opuściło obóz, udali się w kierunku klifu, by wznosić modły do śniącego poza społecznością. Takie nieposłuszeństwo i sprzeciwianie się naukom guru mogą szkodliwie wpłynąć na pozostałych. Zajmij się tym, nakłoń ich do powrotu lub zabij, jeśli nic nie skurasz. Okej. Zrobi się. To tutaj jeszcze jest strażnik świątynny. No jestem ciekaw, czy tu jeszcze jest co jakieś zadania do wykonania. Przejdę się, pogadam z Darion. Znowu. O, hej, miałbym do ciebie mały interes. Mianowicie, kojarzysz pewnego strażnika świątynnego? Nazywał się Gorboba. No kojarzę, może. Zachowywał się jak obłąkaniec. Myślę, że jego fanatyzm zbyt daleko go nie zaprowadzi. To dla mnie niezła okazja. Ten świr miał przy sobie cenny złoty medalion, który niezmiernie mnie interesuje. Skąd mam wiedzieć, gdzie jest teraz Gorboba i ile mi zapłacisz, jeśli oddam ci ten medalion? Nie mam pojęcia, gdzie on teraz jest, ale jeśli na niego trafisz i zdobędziesz to, czego chcę, to zapłacę ci 400 bryłek rudy. W porządku, jednak wpadnie mi w ręce, to zdobędę dla ciebie ten amulet. No i super. Super, fajnie. Fajnie coś ze wszystkim pogadać. Kurczę, nie wiedziałem, że to może być taka kopalnia po prostu dodatkowego expa. Zbudź! Pobiłeś mnie, to nie dotyczy. Pobiłem, no i co? Pobiłem wszystkich w zasadzie. Proszę, Fortuno, Talas, o. Znowu szukać. Gdzie Fortuno? Co tu robisz? Gdzie jest Fortuno?
Fortuna zaginął kilka nocy temu. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić, co się z nim stało. Po prostu spłynął się w powietrzu. Objąłem jego funkcję. Balaurun poprosił mnie osobiście, bym rozpoczął handel wytwarzanym przez nowicjuszy zielem. Jeśli chcesz coś kupić, to wal do mnie śmiało. Chętnie też kupuję zioła i owoce. Jakim cudem Fortuna zniknął? Nie próbowaliście go szukać? Próbowaliśmy. Korangar poprosił Gorna Draka, aby poszukał go w okolicy. Niestety poszukiwania zakończyły się fiaskiem. Obawiam się, że jego zaginięcie miało coś wspólnego z ostatnimi wydarzeniami w kolonii. Zaginął noc po tym, jak Gomez zamordował magów ognia. Rozumiem. Pokaż mi swoje towary. Zapraszam. Okej, czy przejęłeś po nim towar? No spoko. Też ciekawe. Talas był chyba nieśmiertelny, był potrzebny do zadań. Dużo nowych zadań, bagno się zmieniło, sporo informacji. Dobrze, że wpadłem, pohandlujmy. Zobacz tylko, co tutaj masz? Recepturę na zupę skrytoszczura. Ty nie masz dla mnie żadnych zadań, haka. Znowuż! Co oferujesz? Sam zobacz. Aha, pobiłem cię, czyli nic nie masz. Dobra, no ciekawe się tutaj narobiło. Minęło 30 minut tego odcinka, więc będzie dłużej. Natomiast wydaje mi się, że warto jeszcze pogadać tutaj ze wszystkimi. Kto tutaj jeszcze jest? Pomocnik Gorima, a sam Goran? Chcę coś kupić. Okej, nie ma nic więcej do gadania. No niektórzy tutaj mieli, więc warto z tymi imiennymi przede wszystkim pogadać. Kto tutaj jest jeszcze? Donato? Właśnie ty, kim ty jesteś? Nie ma żadnej kwestii dialogowej, ty musisz być od zadań z Bractwie. Bajtyjon. Znowu szukasz kłopotów? Spróbuj porozmawiać. Nie. To nie ma sensu. On nie chce ze mną gadać. Zdecydowanie nie chce ze mną gadać. Guy? Ty tu jesteś? No dobra, powiedz. Co tu robisz? Uciekłem ze starego obozu. Gomez traci poparcie, tyle ci powiem. Zostało przy nim tylko kilku strażników, których wysłał na śmierć. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Powiem więcej. Nawet Kruk uciekł. Wziął ze sobą Torusa, Dextera i kilku kopaczy. Bludwin wkrótce ma do nich dołączyć. Gdzie mogli uciec? Nie wiem, pewnie ukryli się gdzieś i czekają, aż to wszystko się skończy. Co masz na myśli? Ostatnimi czasy wszystko tak się skomplikowało, że w końcu coś będzie musiało pęknąć. Wątpię, żeby bariera opadła. Ja też, no ale przecież nie skoczę z klifu z tego powodu. Chętnie wróciłbym do kopalni, do mojego spokojnego życia. Okej, no dużo się pozmieniało. Tutaj są sami nowicjusze. Tutaj jest kto? Strażnik świątynny. Ja mogę go pobić. Chyba go nie pobiłem. Zwycięzca bez dwóch zdań. Dobra, tylko to, resztę sobie zachowaj. Do szczęścia mi nie jest potrzebna. Jeszcze skoczymy na górę zobaczyć tych strażników. Bo może tam coś się zadziało. Nadal szukasz kłopotów? Dawson nie. Jak leci? Było dobrze, dopóki nie przyszedłeś. No, on nie jest pozytywnie do nas nastawiony. Dobra, skoczmy na górę. Bo może jeszcze z Korangarem pogadać z innymi. Jeszcze bym skoczył do świątyni, ale to może w przyszłym odcinku. Tam jeszcze musimy pobić tych wszystkich, którzy są w tej świątyni. Więc to na pewno o tym pamiętam. No i zobaczmy, czy coś tutaj się dzieje. Jeśli nie, no to będzie tyle. Wydaje mi się, że ten odcinek jest dosyć treściwy. Kane. Ciągle szukasz kłopotów? Nie, koniec. Nie masz nic ciekawego do powiedzenia, tutaj Korangara nie ma. Boże, nie Korkaloma. Dobra, no i teraz tędy. Pozmieniało się w Bractwie, czy to są wszystkie zmiany? Nie wiem, nie mam pojęcia. Będziemy sprawdzać jeszcze, ale wydaje mi się, że po wszystkich przeszedłem. Dostaliśmy nowe zadania, więc też będziemy to wykonywać. No tych zadań pobocznych trochę jest. Ja się z tego będę chciał jak najszybciej wyczyścić. Tutaj powinien być Korangar i z nim powinniśmy porozmawiać też. Korangar. Lepiej nie. Pięknie. Kalon wraz z kilkoma strażnikami świątynnymi udał się do miasta orków. Łowcy orków ostatni raz widzieli go przy bagnie na ziemiach orków. Ciekawi mnie tylko, jak Kalon przedostał się przez grupy zielonoskórych. Widocznie musiał mieć ze sobą jakiś atut, który go ochronił. Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Okej, czyżby zadanie wykonane? Gorna Idon. Dobrze. Koniec. Ty jesteś jeszcze Gorna Tov. Zbudź się! Kto włazi w drogę moim kumplom? Włazi w drogę mnie! No i dobra. No ale dużo tego nie powiedzieliśmy. Dobra, czyli to mamy wszystko póki co zrobione. Więcej jakby zadań nie ma, bo tutaj są zwykli nowicjusze. No i to tyle na dzisiaj. Ja jeszcze wam zaraz pokażę statystyki mojej postaci.
Proszę bardzo, 24 poziom, mag wody. Tak to wszystko wygląda. Krąg trzeci, regeneracja plus 1, czyli nam się magia regeneruje. Tak, magia się regeneruje. Złoty medalion, to jest kolejne zadanie, które dostaliśmy. Trujące opary, szturm na barierę. Xardas Nekromanta, wsparcie dla Quentina, spotkanie i zaginiony wart. Wszystko to będziemy robić w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do komentowania, zostawienia łapki w górę. A jeśli mnie nie subskrybujecie, to subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia niedługo.